Pewnie nie każdy z nas na swoje 15 urodziny dostał taki prezent. Ale coś pozostawimy na pamiątkę, żeby kojarzyło się właśnie z tym naszym 15-leciem. To już koniec roku jubileuszowego, ale na pewno zapadnie w pamięć. Fontanna, która od połowy listopada zdobi Radliński Rynek, podczas inauguracji wzbudzała wiele emocji. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, przede wszystkim trafiony. Nie widziałem nigdzie tutaj w regionie podobnej tego typu fontanny. To nieważne, że oficjalne odsłonięcie fontanny zaplanowano po południu, a temperatura tego dnia do najwyższych nie należała. Wszyscy czekali, kiedy wreszcie fontanna zacznie funkcjonować, i doczekali się. Kosztowała ponad 700 tysięcy złotych i wcale nie miała łatwego startu. Procedurę przetargową trzeba było powtórzyć, ponieważ pierwsza firma, która chciała ją wybudować, postawiła cenę przeszło dwa razy wyższą niż ta, na którą opiewał kosztorys. Warto było poczekać. Ja wiem, że fontanna kojarzy się z latem i wtedy byłoby pewno więcej frajdy. Natomiast ten czas oczekiwania do przyszłego roku, po tym co dzisiaj obejrzeliśmy, myślę, że będzie takim inspirującym czasem i będzie taką ochotą na otwarcie tego w przyszłym roku. Wszystkie koszty związane z budową wziął na swoje barki magistrat. Po jego stronie leżało także zagospodarowanie starego monumentu, który zdobił, choć w ostatnim czasie słowo to zupełnie tu nie pasowało, bo zdawać by się mogło, że bardziej szpecił plac w centrum miasta. Jest parę ładnych lat, ale tak, jest trochę zniszczona, nie podoba mi się. Chciałbyś nową? No, fajnie by było. Radlińska fontanna może się poszczycić mianem jednej z najnowocześniejszych w naszym regionie. Technologii w niej zastosowanych nie powstydziłby się żaden, nawet największy rynek i najzamożniejszy samorząd. No taki mieliśmy zamysł, żeby coś mieszkańcom dać w formie takiej trwałej i myślę, że pomnik i fontanna jest takim dobrym prezentem, ponieważ będzie służył, myślę, że na dobrych kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Fontanna największe wrażenie robi po zmroku, kiedy staje się najjaśniejszym punktem centrum Radlina. Ponadto z okazji różnego typu świąt fontanna przybiera coraz to nowe oblicza, zmieniając przy okazji również oblicze całego miasta. W Radlińskim Urzędzie Miasta przyznano nagrody dla osób zajmujących się wyjątkową formą aktywności, a mianowicie wolontariatem. Jednoznaczna odpowiedź na pytanie, czym jest wolontariat, jest w zasadzie niemożliwa. Z taką działalnością, o której się tak naprawdę nie mówi. Gdzieś ktoś coś robi dla kogoś, wcale nie chwaląc się tym i nie ogłaszając. To jest dla mnie wolontariat. Wolontariat znaczy skromność? Dokładnie tak. Wolontariuszy w naszym kraju jest sporo, ale rzeczywiście wspomina się o nich wyjątkowo rzadko. Rzucają się w oczy przy organizacji imprez masowych, takich choćby jak Euro czy przystanek Woodstock, ale są i tacy, którzy pozostają w cieniu. Tych ostatnich należy właśnie nagradzać i dziękować im za trud, jaki codziennie muszą ponosić, aby pomagać. Z tymi dziećmi tak samo trzeba wychodzić do kina, do teatru, do kościoła, na spacery i tak dalej. Prawdopodobnie, tu już kilka osób powiedziało, że przełamaliśmy ten stereotyp, że te dzieci i ludzie starsi, bo tacy byli, powinni tak samo uczestniczyć w życiu kulturalnym, sportowym i tak dalej, jak normalni pełnozdrowi. Codzienne starania, nawet te najmniejsze, bywają często najcenniejsze. Krajobraz społeczności lokalnej bez wolontariatu, nad którym tak łatwo przechodzi się do porządku dziennego, wyglądałby zupełnie inaczej. Trudno tu odpowiedzieć na pana pytanie. Na pewno byłby mniej zauważalny przez tych ludzi, którzy tutaj dzisiaj zostali nagrodzeni, ponieważ gdyby nie było tego święta na rzecz wolontariatu, to pewno byśmy przeszli obok tego i nie mieli okazji podziękować właśnie tym wszystkim, którzy świadczą wolontariat. Samo słowo wolontariat jest rodzaju męskiego, ale jeśli spojrzeć w statystyki, to od razu rzuca się w oczy prawidłowość płci. Wolontariuszami, a w zasadzie to wolontariuszkami, zostają w przeważającej większości kobiety, choć tu znalazło się słowo sprzeciwu. Oczywiście z ust mężczyzny. Nie zgadzam się z tym. Znam bardzo dużo wolontariuszy mężczyzn, którzy sprawdzają się w tej roli równie dobrze jak kobiety, a czasami może i lepiej. Nieważne kto lepiej, a kto gorzej. Ważne, że potrafią pomagać tylko za jedno małe dziękuję. Uroczyste otwarcie kompleksu boisk przy Radlińskiej Szkole Podstawowej nr 4 zaplanowano na 12 grudnia. Jak się okazało, ta wyjątkowa data została wybrana nieprzypadkowo.
Tak, data znacząca, 12.12.2012. W tym dniu otworzyliśmy uroczyście nasz cały kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie. Lekcje wychowania fizycznego na pewno się zmienią, na pewno na lepsze. Lepsze będą także zajęcia w tak zwanej zielonej klasie, czyli ławkom ulokowanym na świeżym powietrzu, w których w sezonie letnim przeprowadzane będą zajęcia. Taki profesjonalny obiekt wesprze naszą pracę edukacyjną jako nauczycieli i uczniowie będą korzystać z tych wszystkich obiektów w maksymalny sposób. Boisko jest wielofunkcyjne, więc można grać i w koszykówkę, i w siatkówkę, i w sporty właśnie takie z piłką. Jest bieżnia piękna, mamy place zabaw dla dzieci młodszych, które również są w naszej szkole. Nie place, a siłownia, i to pod chmurką również, znalazła się w nowo otwartym kompleksie. Zresztą nie tylko w nim. O swoją kondycję i wygląd mieszkańcy Radlina mogą zadbać również w innych częściach miasta, a wszystko to z okazji 15 urodzin. W tym roku rozpoczęliśmy budowę, natomiast projekt już mieliśmy zrobiony wcześniej, stąd udało nam się w tym roku budżetowym zakończyć tą budowę. To nie tylko boiska, ale to, tak jak Państwo widzieliście, place zabaw, zielona klasa, no i oczywiście siłownia na wolnym powietrzu. Koszt całej inwestycji to niespełna 1 000 000 zł. Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie gościł pod koniec listopada wyjątkowych muzyków. Z okazji wręczenia radlińskich nagród Quality na scenie pojawili się muzycy grupy Karantuchil, ale z Towarzyszeniem Rybnickiej Orkiestry Symfonicznej. W Radlinie na swojej ziemi razem z Orkiestrą Rybnicką to jest zawsze wspaniała rzecz, że możemy zagrać z bliskimi nam osobami, bo to już w sumie orkiestra to jest ta jakby rodzina. Zamiast zawężać, to ta rodzina nam się rozszerza i to jest piękne, bo dla muzyka i dla muzyki nie ma nic piękniejszego niż rozrost dźwięków, a że to są tak wspaniałe dźwięki, jak tutaj słyszymy, to nic dodać, nic ująć. My jednak coś dodamy. Koncert został podzielony na 3 części. Raz w rolach głównych występowali muzycy Karantuchil, raz symfonicy, aby w ostatniej części połączyć siły i urzec wszystkich potęgą irlandzkiej muzyki. Romana Kuczera, dyrektor Rybnickiej Szkoły Muzycznej, zaznacza, że dla jej podopiecznych ten wieczór, mimo trwającej już jakiś czas współpracy z zespołem Karantuchil, był wyjątkowy. Jest to troszeczkę mniejszy skład, taki kameralny, i o tyle wzrastają wymagania, trudność tego koncertu, bo tu jak gdyby ten ciężar muzyki spada na wykonawców kilkunastu, a nie kilkudziesięciu, więc o tyle jest to pierwszy i wyjątkowy koncert. Ale nie jedyny, bo muzycy Karantuchil już od dłuższego czasu współpracują z filharmonikami. Te plany były wcześniej w naszych głowach, ale to jak zwykle w życiu bywa, był to jakiś tam przypadek i byliśmy pełni obaw, jak też można pożenić, że tak powiem, muzykę irlandzką z orkiestrą, bo tego chyba, nie wiem, czy przed nami nikt nie robił, szczerze mówiąc. I okazało się, że i muzyka klasyczna, i muzyka irlandzka genialnie do siebie pasują. A potwierdzeniem tych słów był wyjątkowy i z pewnością niezapomniany koncert.